Dziękuję bardzo pani marszałek, pani premier, Wysoka Izbo. Dzisiaj omawiamy bardzo ważną gałęź gospodarczą naszego kraju, bardzo ważną gałęź energetyczną, jakże ważną dla milionów Polaków, niemalże dla każdego z nas, jakże ważną dla tysięcy miejsc pracy, które przede wszystkim mogą w niedługim czasie stracić pewna grupa ludzi w naszym kraju. I w związku z tym chciałbym przede wszystkim zapytać panią premier, czy analizowała przede wszystkim, czy może sprawdzała, czy też może służby podległe należące do pani premier celowo, czy ktoś celowo nie zawyżał przede wszystkim kosztów wydobycia węgla. Bo przede wszystkim wiemy, że w ostatnich latach bardzo opłacał się import węgla do naszego kraju. Dlatego to jest pytanie niejednokrotnie bardzo ważne, czy rzeczywiście były takie analizy i czy rząd analizował możliwość przekazania tych kopalń, które niby według rządu są nieopłacalne, które według rządu może są za drogie w utrzymaniu, ale przede wszystkim czy nie analizowałby je przekazać ludziom, pracownikom kopalni. I w związku z tym myślę, że jak wiele innych zakładów, które wcześniej były przekazywane, potem ich rentowność, prawda, była bardzo na dobrym poziomie i w związku z tym byłoby to pewnie uzasadnione. I mam jeszcze jedno takie pytanie, bo przede wszystkim chciałem zapytać pani premier, może takie pytanie trochę, może nie do końca, jak gdyby znajdzie ono odpowiedź, ale pani premier, chciałem zapytać, czy jest długa kolejka osób funkcyjnych, politycznych do zarządów spółek w kopalniach węglowych? Dziękuję bo panu rzeczywiście posłowi. Miliony złotych wydawane, miliardy złotych, które można zarobić w niedługim czasie. Dziękuję to bardzo. Rzeczywiście kolejka pewnie jest długa. Dziękuję bardzo.